Odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce nie ma związków partnerskich, jest pewnie taka sama, jak odpowiedź na pytanie, dlaczego w Polsce nie ma lewicy. To jest społeczeństwo, w którym znaczna część ludzi myśli w sposób egalitarny i zaskakująco akceptujące dla inności. Natomiast scena polityczna jest zabetonowana po prawej stronie. I to jest wynik, moim zdaniem, chociaż może to jest nadmiernie optymistyczne myślenie, nie tyle konserwatyzmu polskiego społeczeństwa, co pewnego splotu okoliczności, który towarzyszył rozwojowi polityki w ciągu ostatnich 25 lat. To znaczy tak się złożyło z różnych powodów, że Kościół katolicki stał się gwarantem stabilności społeczeństwa. I to nie wynika z jakiejś szczególnej dobrotliwości Kościoła katolickiego, ani jego miłości do demokracji, tylko z przekonania elit jeszcze w latach 80., że bez Kościoła w Polsce się nic nie da zrobić, a poza tym, że Polska właściwie Kościołowi Janowi Pawłowi II zawdzięcza swoją niepodległość. Efektem było składanie w ofierze, w darze, wdzięczności Kościołowi praw różnych grup. I to dotyczyło oczywiście kobiet i kwestii aborcji, ale również moim zdaniem dotyczyło kwestii LGBT. Przy czym, co ciekawe i dla mnie jako feministki od wielu lat zajmujących się sprawami reprodukcyjnymi dosyć smutne, kwestie tolerancji, a nawet akceptacji dla mniejszości seksualnych w Polsce na poziomie społecznym się ogromnie posunęły. Jesteśmy zupełnie gdzie indziej, intelektualnie, emocjonalnie, towarzysko, społecznie. Ja sama się bardzo zmieniłam, widzę to po sobie po prostu. Dla mnie ten temat był egzotyczny 20 lat temu, a teraz jest oczywisty. Więc, ale też widzę po moich sąsiadach, znajomych, to w ogóle jesteśmy gdzie indziej. W kwestii na przykład aborcji, moim zdaniem mentalność, jeżeli drgnęła, to raczej w dla nas niepożądanym kierunku. To znaczy rzeczywiście udało się ludzi przekonać, że aborcja to jest morderstwo. Więc to, że prawa reprodukcyjne raczej są na etapie cofania się niż postępu, jest smutne, ale jakoś zrozumiałe. Natomiast istnieje powiększająca się przepaść między stosunkiem społecznym do praw LGBT, osób z mniejszości seksualnych, ich w ogóle statusu społecznego, a prawnymi rozwiązaniami. To jest rzeczywiście ciekawe i moim zdaniem odpowiedź brzmi, to jest wynik upolitycznienia tej kwestii i złożenia jej w darze Kościołowi katolickiemu, który skądinąd jest ewidentnie zwycięzcą ostatnich 25 lat. No i tu się można na przykład zastanawiać, dlaczego w Polsce jest zupełnie inaczej niż w Irlandii, bo każdemu cudzoziemcowi to się wydaje, że to jest właśnie takie podobne, prawda? No, dwa krańce Europy, ale tu i tu jest bardzo silny Kościół katolicki, ogromna większość społeczeństwa utożsamia się z katolicyzmem. No i tak, jeden kraj się zabetonował przeciwko związkom gejowskim, drugi wprowadził małżeństwa już chyba po prostu ogromną większością głosów w gigantycznym referendum. No to jest szokujące, ja sama byłam zdumiona. I zastanawiam się, dlaczego tak się stało. Myślę sobie, że tu są dwa aspekty, powiązane zresztą. Po pierwsze, w Irlandii pedofilia stała się wielkim tematem narodowej debaty. W Polsce tak się nie stało i to nie z braku pedofilii, tylko z braku zainteresowania mediów i dlatego, że Kościół bardzo sprawnie odwrócił uwagę od pedofilii, produkując debatę o gender, która w Irlandii się nie udało. Próbowano, tam to nie wyszło. Więc Kościołowi się udało nie dopuścić do wielkiej wściekłości, rozgoryczenia i niechęci społecznej z powodu skandali pedofilskich. Moim zdaniem to referendum w Irlandii było w jakimś sensie, zemsta to jest może za mocne słowo, ale takim odwetem społecznym za to i za skandale związane z siostrami Magdalenkami. To znaczy ta cała historia związana z, no, ze znęcaniem się po prostu nad kobietami. W Polsce takie historie były. Historia siostry, jak się nazywała, Genovefa? Bernardety, tak. Historia siostry Bernardety jest takim przykładem dramatycznych nadużyć ze strony Kościoła w jego funkcji opiekuńczej i próby dziennikarskiej, bardzo moim zdaniem udanej próby wyciągnięcia tego na światło dzienne, ale brak zainteresowania. To znaczy, to jest ważna książka, która tak jak wiele ważnych książek została w Polsce tak, no, przeczytana i zaraz zapomniana. W Irlandii powstał fantastyczny film na ten temat i to zmieniło społeczne w ogóle odczucia w stosunku do Kościoła. Więc Irlandczycy odpuścili takie poczucie, że Kościół jest bezkarny, bo jest nośnikiem dobra. Mi się wydaje, że w Polsce jest takie poczucie, że nawet jeżeli Kościół błądzi, nawet jeżeli ten i ów ksiądz kradnie albo jeździ ultra super lux Mercedesem, no to jednak to jest tak
ta instytucja, która jest strażnikiem dobra. Tak jest, jak się z ludźmi na wsi na przykład rozmawia, to mają tysiąc różnych zarzutów do Kościoła, ale zawsze na końcu jest ale, bez Kościoła to byśmy wszyscy po prostu osunęli się w jakieś odmęty zła. W Irlandii to zostało przełamane. No a druga sprawa to jest rzeczywiście to hodowane przez elity, zupełnie bezpodstawne przekonanie, że Kościół odegrał bohaterską rolę w okresie komuny. To jest po prostu nieprawda historyczna. Kościół był niesłychanie zachowawczy i raczej próbował tonować zapędy demokratycznej opozycji niż je radykalizować. Ale w Polsce historia się opowiada zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Oficjalna wersja jest taka, że zawdzięczamy Kościołowi niepodległość, więc musimy teraz mu za to zapłacić. I tak to się odbyło. I ten rozdziew między stanowiskiem Kościoła, które jest jednocześnie stanowiskiem elit politycznych, a taką intuicyjną otwartością, myślę, znacznej części społeczeństwa, on jest rzeczywiście bardzo duży i mam nadzieję, że on się stanie też przedmiotem takiej jakiejś debaty, powszechnej wiedzy i że to pęknie prędzej czy później. No ale na razie jesteśmy rzeczywiście w tym miejscu. Ja myślę rzeczywiście, że ze względów historycznych, i to sięga naprawdę głęboko do średniowiecza, jest w Polsce przekonanie, że Kościół jest gwarantem stabilności, że Polska jako taki byt narodowy, który ciągle jest atakowany z zewnątrz, albo są rozmaite okupacje, rozbiory i tak dalej, istnieje jako pewna spójna, mniej więcej tożsamość narodowa, etniczna, dzięki, właśnie to nie chodzi o religię, tylko instytucji Kościoła katolickiego. To jest ten Kościół w roli zastępczego króla i Kościół niesłychanie sprawnie tę rolę sobie zawłaszcza. I to trwa. To trwa jako taki właśnie byt długiego trwania. Ja nie jestem historykiem, nie umiem tego udokumentować szczegółowo, ale to jest argument, który do mnie najlepiej trafia. Znaczy jest gdzieś nawet w tych lewicowych elitach, Michnik jest myślę takim reprezentantem tego stanowiska, ludzi, którzy nigdy nie wierzyli w Boga, nigdy nie byli specjalnie przyjaźni wobec Kościoła, przekonanie, że bez Kościoła po prostu wszystko pierdyknie. I to jest taka samospełniająca się przepowiednia, to znaczy skoro my w to wierzymy, no to zaczyna tak być. Natomiast ja jestem współautorką listu 100 kobiet, który był takim, myślę, dosyć unikalnym dokumentem w historii ostatnich 25 lat. To był rok, jeśli się nie mylę, 2003, może drugi. Pod listem 100 kobiet podpisały się najwybitniejsze Polki, między innymi Agnieszka Holland, Olga Tokarczuk, no bardzo wiele wybitnych osobowości, więc to miało swoją nośność, a treść była mniej więcej taka. Apelujemy do Parlamentu Europejskiego, żeby nie pozwolił polskim elitom sprzedać, chodziło o prawa kobiet wtedy, nie o prawa gejów, ale to jest ten sam pakiet, to jest ten sam mechanizm, sprzedać ich Kościołowi w zamian za poparcie wejścia Polski do Unii Europejskiej. To był ten kontrakt. Polskie elity intelektualne, liberalne, polityczne, również te lewicujące, bo to był w końcu okres, kiedy rządziło SLD w Polsce, sprzedały te kwestie Kościołowi w zamian za poparcie wejścia Polski do Unii Europejskiej. I to jest powtórka z tego samego schematu. Bez poparcia Kościoła wszystko pierdyknie. Polska nie wejdzie do Unii, staniemy się Białorusią. Cóż wobec tej epokowej konieczności znaczą takie drobiazgi jak prawa kobiet czy prawa gejów? I ponieważ ten mechanizm na różnych poziomach prawnych, medialnych, debaty publicznej powtarzał się dziesiątki razy w ciągu tych ostatnich 25 lat, to jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Znaczy ta sfera została całkowicie oddana we władanie Kościołowi. No, Irlandia jest częścią Unii Europejskiej dużo dłużej i tam nie ma tego poczucia, że politycznie wszystko padnie. Tam było dość długo. Ja się w swoim czasie specjalizowałam w literaturze irlandzkiej lat 20. Pisałam o Joyce'ie po prostu i czytałam dużo o takiej mentalności wiejskiej, zwłaszcza Irlandii tej epoki. Tam było podobne do polskiego poczucie, że bez Kościoła wszyscy pójdziemy do piekła, mówiąc najogólniej. Znaczy w takim sensie nie tylko metafizycznym, ale też takiego życia codziennego, że po prostu jeżeli jest jakiś porządek w świecie, to jego gwarantem jest Kościół. Ale nie było takiego poczucia, że gwarantem porządku politycznego i społecznego jest Kościół. To jest polska specyfika. Kościół u nas jest bytem jednoznacznie takim
jednoczącym w sensie politycznym. No to można to nazwać po prostu trwaniem mentalności endeckiej sprzed wojny. Ale moim zdaniem to sięga dalej. To są rozbiory i jeszcze wcześniej. To jest, Kościół jest królem, tak? To jest, to i w tym sensie, na przykład Rydzyk pełni w jakimś sensie tę funkcję symboliczną. On może mówić jakieś nieprawdopodobne brednie. On może, ostatnio jest taka afera, że na antenie u Rydzyka obrażano Komorowskiego, ale w sposób taki, no, że w ogóle szczęka opada, tak? Że jest ewidentnie szpiegiem, że Ukraińcem, że zdrajcą. No po prostu oni puszczają takie rzeczy i prokuratura, do której ktoś złożył zażalenie, mówi, że to nic nie szkodzi. Dlaczego? Bo Rydzykowi w Polsce wszystko wolno. A dlaczego mu wszystko wolno? Bo jest w jakimś sensie królem. I to jest nieracjonalne, ale to działa. I moim zdaniem Rydzyk wszedł w miejsce papieża paradoksalnie. To znaczy, póki był polski papież z różnymi postępowymi poglądami, to ten Kościół jednak zachowywał się w miarę cywilizowanie w różnych kwestiach. Natomiast teraz jest obcy papież, już drugi, kolejny obcy papież. I w ogóle my go właściwie nie lubimy, nie znamy, nie chcemy o nim słyszeć. I gdzieś ten episkopat po prostu skręcił w prawo w taki sposób, że no, dla mnie jest to jest nierozpoznawalne. To jest Kościół o lata świetne oddalone od tego kościoła, który ja pamiętam z lat 80. Więc ta polaryzacja, ona postępuje i ona nie ma nic wspólnego z, albo niewiele, może to jest zbyt optymistyczne, że nic, ale ma naprawdę niewiele wspólnego ze stanem świadomości czy uczuć Polaków. Ja mam dosyć optymistyczne, myślę, że jak na nasze środowisko, wyjątkowo optymistyczny stosunek do mentalności Polaków. Ja uważam, że to jest dosyć sympatyczne społeczeństwo, w którym, zwłaszcza w internecie, dominuje agresja produkowana przez niewielką mniejszość, ale odruch większości Polaków w stosunku do dowolnej mniejszości jest taki, no, żeby pomóc, zaprosić na ciacho, pogadać, jak dziecko to pograć w piłkę. Nie, to nie jest naród ludzi zaciekłych, którzy będą tutaj, nie wiem, obcinać jakieś części ciała. Ja myślę, że jednak jest zasadnicza różnica, o której się za chwilę przekonamy, jak wybory wygra PiS, a pewnie wygra, między stosunkiem do tych kwestii peowiackim a pisowskim. Stosunek pisowski i mentalność, którą on podsyca, jest nienawistny. Jest fundamentalistyczny w takim sensie, w jakim fundamentaliści, na przykład amerykańscy, uważają, że homoseksualizm jest dewiacją od pewnego porządku boskiego, religijnego. To jest to nieuporządkowane życie, to jest ten egzorcyzmowany przez polskich egzorcystów demon homoseksualizmu. Nie zmyślam, naprawdę takie rzeczy się dzieją w Polsce. To jest pewna wizja świata, w której homoseksualizm jest po prostu złem. Natomiast stosunek PO, który był w dużej mierze milczący, oni po prostu tego tematu nie poruszali. I można to interpretować jako agresję, taką pasywną agresję, a moim zdaniem to jest coś głupszego niż agresja, ale jednocześnie też bardziej niewinnego. Innymi słowy, oni, to środowisko tych liberalnych konserwatystów, ale jednak liberalnych konserwatystów, uważa, że to są sprawy prywatne, których lepiej nie tykać. I ja wyrosłam w takim mentalu. Moi rodzice tak myśleli. Ja tak myślałam do czasu, kiedy wyjechałam do Stanów. To znaczy, to jest taka mentalność takiego inteligenta, który uważa się za postępowego, z perspektywy zachodniej jest ewidentnie bardzo konserwatywny, ale on o tym nie wie. On uważa, że to w ogóle nie jest problem. To znaczy, że właściwie, no, skoro można sobie robić w łóżku, co się chce, to po co na ten temat dyskutować i przy okazji drażnić fundamentalistę, tak? Efektem jest wypychanie tych spraw poza przestrzeń publiczną i taka, powiedziałabym, łagodna wersja hasła, które brzmi rób to w domu po kryjomu. To jest hasło, które ma dwie wersje, znaczy brzmi tak samo, ale może być rozumiane rozmaicie. Albo rób to w domu po kryjomu, my ci nie będziemy przeszkadzać, rób co chcesz, my cię szanujemy, tylko nam nie zawracaj głowy. A druga, rób to w domu po kryjomu, bo inaczej po prostu pourywamy ci to i owo, tak? I jeżeli, tak sobie myślę, identyfikując się ze środowiskiem LGBT, że jak ktoś to słyszy z ust nazioli, to myśli sobie, no to jest po prostu wrogość. I potem słyszy podobne w gruncie rzeczy myślenie z ust Donalda Tuska i myśli sobie, no, że Tusk jest tam, gdzie są naziole. Ale jednak, jak wyciszymy emocje, to sobie uświadamiamy, że on jest gdzie indziej. To jest facet, który osobiście jest w miarę postępowym europejskim liberałem. Natomiast politycznie on, tak jak cała polska klasa polityczna, uważa, że to jest niebezpieczny temat. To jest temat, który mu zaszkodzi politycznie. W związku z tym go tak wypycha, zostawia. Ale jest różnica.
I my się za chwilę o niej przekonamy. To znaczy, myślę, że to upolitycznienie, nacjonalistyczne upolitycznienie orientacji seksualnej i włożenie jej w taki pakiet spraw związanych z zagrożeniem europeizacji, że to jest bardzo niebezpieczny dyskurs, który się uaktywnił w dosyć groteskowy sposób. Ja o tym pisałam w Rykoszetem za czasów pierwszego rządu PiS i to wróci. To znaczy, o co tutaj chodzi? To dla mnie najlepszą ilustracją tego zjawiska jest okładka nieistniejącego już czasopisma Ozon, którego potem Palikot się bardzo wstydził, ale to po prostu no, się ukazało drukiem, jak gdzieś ją mam odłożoną, możemy potem poszukać jak chcesz, gdzie na okładce jest śliczna dziewczyna i miły chłopiec i mają taki obrzydliwy znak z zakazem pedałowania i napis jesteśmy homofobami. I to chodzi o to, że my Polacy jesteśmy homofobami, my deklarujemy swoją homofobię z dumą i jest to duma narodowa. Innymi słowy, to nie jest duma homofoba z tego, że jest homofobem, to jest duma Polaka z tego, że nie ulega okropnej presji Unii Europejskiej na to, żeby nas zawstydzać. Tak? To jest gdzieś ten pakiet związany, podobne mechanizmy się uruchamiają na przykład w debatach wokół kwestii żydowskiej. Tak? My będziemy zaprzeczać temu, co się działo wokół zagłady w Polsce w czasie okupacji i tuż po. Nawet nie dlatego, że nie wiemy, że tak było. Wiemy, ale nie pozwolimy się zawstydzać tej okropnej Europie. To jest to, co PiS nazywa mentalnością postkolonialną. Oni uważają, że duma jest ważniejsza niż jakakolwiek prawda czy przyzwoitość. Po prostu przedmiotem naszej dumy jest to, że nie pozwolimy, żeby Zachód pluł nam w twarz. I to jest bardzo moim zdaniem dla środowiska LGBT niebezpieczny mechanizm. To znaczy sytuacja, w której wy zostaliście obsadzeni w roli zdrajców narodu. Tak? To znaczy można sobie wyobrazić inny scenariusz. To wymaga pewnego ruchu wyobraźni, ale można sobie wyobrazić taką sytuację, w której powstaje w Polsce ruch gejowski, który jest patriotyczny. To znaczy mówi, nasi geje są lepsi niż na przykład francuscy geje. Nasi geje po prostu, tam trzeba by znaleźć jakiegoś króla. Pamiętam, miałam kiedyś studenta geja, który właśnie w tą stronę próbował to pchać, taki Łukasz. Nie pamiętam, ty pamiętasz, jaki to był król? Tak, że on reanimował... Tak, no był taki pomysł, żeby wyprodukować patriotyczny dyskurs gejowski w Polsce poprzez składanie kwiatów na grobie króla, który zdaniem tych ludzi, którzy to próbowali robić, był gejem, to chodziło zdaje się o Warneńczyka, poprzez deklarowanie, że prawdopodobnie jakiś tam procent, na przykład powstańców, oczywiście to byli geje. Można w ten sposób czytać, chociaż powiedzmy, że z pewnym trudem, ale jako patriotyczny dyskurs LGBT, reinterpretację gejowską kamieni na szaniec, tak? Czyli odwrócić ten wektor. Nie imputujemy naszym bohaterom, że byli gejami. Przeciwnie, chwalimy się, że nasi geje byli bohaterami. To oczywiście w Polsce nie nastąpiło. To, co ja mówię, jest jakąś fantazją polityczną, ale chodzi mi o to, żebyśmy sobie uświadomili, że to, co się stało, jest dla praw LGBT bardzo w Polsce szkodliwe. Być może nieuniknione, ale połączenie w takim oczywistym pakiecie prześmiewczego stosunku do polskiego patriotyzmu z prawami LGBT nie służy tej mniejszości. Być może to jest konieczne, być może jest tak, że polski nacjonalizm jest nieuchronnie homofobiczny, a polska homofobia nieuchronnie nacjonalistyczna, ale ja na przykład byłam rzeczniczką swego czasu przynoszenia biało-czerwonej flagi na manify i parady równości, bo uważałam, że to musi zaistnieć. Naprawdę ludzie o orientacji homoseksualnej mają bardzo różne światopoglądy, jeśli chodzi o tożsamość narodową. Ja akurat jestem Żydówką, która ma do polskiego nacjonalizmu stosunek dosyć krytyczny, aczkolwiek do patriotyzmu sentymentalny. Nie wiem, Bożena Umińska uważa, że ja jestem dość rzeczywiście naiwnie sentymentalna w tych kwestiach, ale ja znam gejów i lesbijki, którzy skądinąd są eurosceptykami i mają taki stosunek do Polski niesłychanie no, pełen takiego przywiązania i po prostu są uczestnikami tradycji narodowej w Polsce, wykluczonymi, ale nie z jakiejś takiej własnej woli. Więc ja bym była wielką rzeczniczką pluralizacji tych stanowisk wewnątrz środowiska LGBT. Mi się wydaje, że na tym w dużej mierze wypłynęły
ogromne postępy w uprawnieniach tej grupy społecznej w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, albo, to jest też bardzo ciekawy przypadek, Izrael. Może nam się to nie podobać, to znaczy nam, polskim lewicowcom i pacyfistom, ale jednym z powodów, dla których w Stanach stały się możliwe gejowskie małżeństwa i są już w tej chwili oczywistością popieraną przez ponad 80% społeczeństwa, jest to, że do tego prawa doczepiono dyskurs patriotyczny. Ten, jak się czyta na przykład, albo inaczej, wywiedziono to prawo z pewnej patriotycznej interpretacji kategorii małżeństwa. Jak się czyta usprawiedliwienie, znaczy jak to się nazywa? Jak się czyta uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego sprzed kilku miesięcy w sprawie federalnego zapisu o małżeństwach gejowskich, to ono jest właściwie jednym wielkim panem na cześć wspaniałości Ameryki i wspaniałości instytucji małżeństwa. Jako radykalna feministka muszę powiedzieć, że się krzywię na dźwięk takiego dyskursu, no bo ja po prostu wyrosłam na tekstach radykalnych przeciwników małżeństwa, no bo ono ma swoją opresywną tradycję i mam do patriotyzmu amerykańskiego też stosunek, no powiedzmy, bardziej wieloznaczny. Ale na tej wieloznaczności się daleko nie zajedzie, jeśli chodzi o polityczną strategię. I amerykańskie środowiska LGBT pojechały na jednoznaczność. I to jest kwestia strategii. Być może trochę też mentalności społecznej, ale geje w Stanach uzyskali prawo do małżeństw nie dlatego, że przekonali całe społeczeństwo, że seks osób tej samej płci jest fantastycznym, tą odmianą w ramach rewolucji seksualnej na przykład, tylko dlatego, że udało im się odkleić swoją sprawę od rewolucji seksualnej i przykleić ją do bardzo skądinąd konserwatywnego przekonania, że małżeństwo jest podstawą stabilności społecznej. No i teraz wracamy do polskiego kontekstu. Co jest w Polsce podstawą stabilności porządku społecznego? No Kościół katolicki. Umarł w butach. Nie mamy szans. Ale moim zdaniem, i tu znowu być może jestem naiwną optymistką, mamy wpływ na tą układankę, na dyskurs publiczny. Możemy różnie tymi argumentami żonglować. I biało-czerwona flaga, która została oddana całkowicie w Polsce przez lewicę fundamentalistycznej prawicy, no to jest strata. To jest wielka strata. My powinniśmy tą flagą wywijać, a nie tylko flagą Unii Europejskiej. Bo w momencie, kiedy w dość powszechnym mniemaniu prawa mniejszości seksualnych są częścią tego, co chce nam narzucić Unia Europejska, a nie częścią tego, że Polacy są sympatycznym narodem, który godzi się na to, żeby ludzie jedli różne rzeczy. Jedni jedzą sushi, drudzy jedzą ruskie, trzeci jedzą kotlet schabowy, prawda? Jedni mają takie związki, trzeci tacy. No, można by próbować argumentować prawa mniejszości seksualnych poprzez odniesienia do fajności polskiego narodu. I to, Boże, to jest trochę naciągane, ale myślę, że miałoby szansę. Czy ja mam coś powtórzyć, ponieważ ktoś tam się przeszedł? Gosia przechodziła. Udało jej się zmniejszyć? Tak, bo oczywiście zrobiła. Dobra. Przepraszam. Nie, chyba nie. I dobra, ale jeszcze nawiązując do tych różnic, bardzo moim zdaniem pouczających między różnymi kontekstami społecznymi, to dla mnie takim przełomem intelektualnym w moim myśleniu o tych kwestiach była wizyta w Izraelu. Ja tam byłam na konferencji dotyczącej gender i narodu. To jest jakby to zestawienie, to napięcie, to zawikłanie, które mnie od wielu lat interesuje teoretycznie, ale też w bardzo takich konkretnych odniesieniach do różnych kontekstów społecznych. I tam była sesja na tej konferencji o prawach mniejszości seksualnych w Izraelu. I ja ze zdumieniem się dowiedziałam, a potem przegadałam przy piwie z licznymi parami lesbijskimi i gejowskimi, że tam kluczowe znaczenie miało rodzicielstwo gejów i lesbijek. Innymi słowy, dokładnie to, co w Polsce jest tym horyzontem, do którego zbliżamy się niesłychanie ostrożnie, bo jak skojarzymy prawa gejów i lesbijek z dziećmi, to natychmiast uruchomią się demony, że pedofilia, że krzywda dzieci, że adopcja, że geje odbierają dzieci. To jest to, co w Polsce jest traktowane jako najgroźniejsze, najbardziej ryzykowne. To właśnie w Izraelu okazało się najmniej kontrowersyjne, najbardziej oczywiste i mechanizm polegał na tym, że
Izraelczycy mają hopla z przyczyn wcale niesympatycznych, to znaczy takich nacjonalistyczno-wojennych, na punkcie demografii. Tam refunduje się dowolną ilość in vitro, ludzie bezdzietni są traktowani jak pariasi. No po prostu cały wysiłek narodu idzie w kierunku posiadania dzieci. Jak byłam w Izraelu i pokazywałam zdjęcie mojego dziecka, to wszyscy się mnie pytali, a gdzie kolejne i kiedy następne i dlaczego nie trojaczki, tak? No więc jakby tam rzeczywiście ta paranoja demograficzna osiągnęła pewien poziom w Polsce nieznany i zaczęła bardzo szybko dotyczyć również gejów i lesbijek. Więc to, że izraelscy geje, to skądinąd jest do dyskusji, czy to jest etyczne, czy z punktu widzenia feministycznego to jest akceptowalne, ale tak było. To, że izraelscy geje z przyzwoleniem, a nawet wsparciem państwa zachodzą w ciążę, mówię to w pełni świadomie, to nie jest ich ciąża, tylko na przykład matki surogatki z Indii, tu znowu powstaje problem wyzysku. No różne można tutaj na ten temat jakby dyskusje prowadzić, ale tak jest. Po prostu ja poznałam ileś tam par gejowskich, które mają dzieci. To, że istnieje bardzo duży portal internetowy w Izraelu, w którym kojarzone są pary lesbijskie i pary gejowskie, które wspólnie mają dzieci. Zresztą te lesbijki się śmieją, że nie ma lepszego ojca niż zbiorowy ojciec w postaci pary gejów, który wspólnie wychowuje dzieci z parą lesbijek. To są zupełnie nowe układy rodzinne, które są w Polsce niewyobrażalne i które wydają się bardzo rewolucyjne. Otóż one w Izraelu rewolucyjne nie są. Dlatego, że one są całkowicie bardzo, moim zdaniem to jest skuteczne i dziwne jednocześnie, wpisane w dyskurs patriotyczny. Innymi słowy, te rodziny składające się z pary lesbijek i pary gejów, albo pary lesbijek i ich byłych mężów, i ich dzieci i dzieci tych mężów z ich gejowskimi mężami. Tak, to są przedziwne układy. To wszystko jest w służbie narodu. I teraz oczywiście nie wszyscy geje i lesbijki, którzy tak żyją, identyfikują się z tym z dyskursem narodowym. Wielu z nich uważa, że to jest etyczny skandal, polityczne nadużycie. Tam są stowarzyszenia pacyfistycznych gejów i lesbijek, które mówią, nie życzymy sobie tego. To się nazywa pinkwashing. Ale mechanizm należy sobie zobiektywizować i obejrzeć. Ten mechanizm polegał na tym, że bardzo konserwatywny, nacjonalistyczny rząd Izraela posługuje się prawami gejów i lesbijek do uwiarygodnienia skądinąd skandalicznych rzeczy, które Izrael robi jako państwo. To jest zupełnie inna układanka niż ta polska układanka. W Polsce prawa gejów i lesbijek są w opozycji do projektu narodowego. W Izraelu one zostały w dość agresywny sposób zinstrumentalizowane, wykorzystane właśnie do legitymizacji opresywnego reżimu i jego wojny z Palestyńczykami. W Stanach moim zdaniem jest najzdrowsza kombinacja, chociaż też ona budzi mój ironiczny uśmiech, mianowicie prawa gejów i lesbijek wpisano w wartości rodzinne, które są pojmowane jako zdrowe jądro społeczeństwa amerykańskiego. Najmniej wiem o Wielkiej Brytanii, ale z tego co rozumiem jest podobnie. To znaczy po prostu tam prawa gejów i lesbijek wjechały do mainstreamu na plecach konserwatystów, którzy wcale nie mówią o rewolucji, wyzwoleniu seksualnym, prawach seksualnych, jakby chcieli lewicowcy tamtejsi, tylko mówią o wartościach rodzinnych. Tak? I teraz no ja wiele rozmów odbyłam z różnymi radykałami amerykańskimi, którym się to nie podoba. Tam jest dosyć spora część ruchu LGBT, który jest po prostu przeciwny małżeństwom. Co z Polski to jest niewidoczne, ale jak się robi w feminizmie, to w ogóle większość moich znajomych tak kombinuje. I oni mi tłumaczą spokojnie, że oni sobie nie życzą być tym koniem trojańskim, poprzez który wartości rodzinne stają się wartością wszechogarniającą, że tak naprawdę oni sobie cenią pewną subwersywną moc, którą to środowisko zawsze miało. Ale ja sobie zawsze myślę, kurczę, sąsiadki mojego ojca, mój ojciec mieszka w Vermoncie, to są dwie stare lesbijki, które mieszkają razem od lat 50. I one po prostu chciały się ożenić. No. I naprawdę nie jest w ich interesie gdzieś tam w jakiejś małej mieścinie bronienie subwersywnej tradycji ruchów LGBT i tam pielęgnowanie tradycji Oscara Wilda. One mają domek z ogródkiem. One są za stare, żeby się załapać na falę rodzinności LGBT, bo to już po prostu za późno, ale już ich następne sąsiadki, które mają lat 20 kilka, za chwilę będą miały trójkę dzieci. Znaczy ludzie w ogromnej większości nie są rewolucjonistami. Ludzie chcą spokojnie żyć w ramach pewnego porządku społecznego. I teraz pytanie, czy my ten porządek społeczny chcemy poszerzać, czy też chcemy prowadzić walkę o to, żeby go
obalić. I ja tutaj, ja mam do tego bardzo taki ambiwalentny stosunek. Znaczy, jako radykalna feministka chętnie bym patriarchat obaliła. Jako, wbrew pozorom, bo nie mam takiej reputacji, ale tak myślę, osoba bardzo krytyczna wobec kapitalizmu, chętnie bym ten kapitalizm rzeczywiście rozmontowała razem z Żiżkiem, Kasią Bratkowską i rozmaitymi radykalnymi ruchami. No nie przepadam za kapitalizmem, ale jednocześnie żyjemy w pewnych realiach i ludzie, o których prawa chodzi, mają jedno życie. I oni naprawdę nie chcą ginąć na barykadach. Oni chcą spokojnie żyć. Chcą wziąć ślub, chcą, żeby ten ślub się odbył w fajnym miejscu, żeby mogli zaprosić rodziców. A ci rodzice są często dużo bardziej konserwatywni, niczego nie chcą obalać, tylko chcą móc się pochwalić swoim sąsiadom, że córka tak właśnie ma taką cudną żonę. I mi się wydaje, że jest bardzo ważne, żeby myśleć o tym kontekście politycznym w sposób konstruktywny. Znaczy myśleć, co w ramach tego kontekstu można zrobić, żeby było lepiej. Wydaje mi się, że w polskim kontekście jedną z najlepszych rzeczy, które można zrobić, jest machanie biało-czerwoną flagą. Ono będzie trochę ironiczne, oczywiście. Ono będzie zawsze trochę wbrew temu wymachiwaniu tysiącem biało-czerwonych flag, które jeszcze mają krzyże ponaszywane, prawda? I to zawsze będzie domeną skrajnej prawicy. Ale jak odpuścimy tę sprawę, jak wypiszemy się z polskości, jak będziemy naszą sprawę nieść wyłącznie na tym sztandarze obcości, to przegraliśmy. Dlatego, że ogromna większość tego społeczeństwa jednak identyfikuje się z polskością. I tą polskość trzeba powoli przesuwać w kierunku, który nam odpowiada, a nie sytuować się w opozycji do niej. Jak będziemy mówić, że polskość jest w swoim sednie homofobiczna, antysemicka, ksenofobiczna, no to w gruncie rzeczy robimy to samo, co Fronda i ojciec Rydzyk, bo to oni tak mówią. Ja jestem za poszerzaniem polskości, tak jak Izrael poszerza izraelskość, Amerykanie amerykańskość. No, mam nadzieję, że to nie zostanie mi znowu przypisane jako nacjonalizm, bo to naprawdę nie jest myślenie nacjonalistyczne, to jest myślenie strategiczne. Ja uważam, że tych kilka milionów gejów i lesbijek, które w Polsce żyją, to jest po prostu grupa ludzi, jednostek ludzkich, o których życie warto zawalczyć. Żeby nie było w tym tyle nieszczęścia, ile się widzi naprawdę na prowincji, jak się rozmawia z ludźmi, którzy ewidentnie, oni mogą tego sami nawet nie wiedzieć w tych kategoriach, którzy są gejami czy lesbijkami żyjącymi w całkowitym ukryciu, w lęku. Mamy do czynienia z potwornym ludzkim nieszczęściem. I moim zdaniem ruch LGBT powinien być reprezentantem tych ludzi, a nie projektu politycznego w ramach polskiej polaryzacji. My jesteśmy ruchem społecznym, a nie politycznym. Tak to widzę. Znaczy, on oczywiście funkcjonuje w realiach politycznych, ale upolitycznienie tych kwestii, takie podporządkowanie tej sprawy całkowitej polaryzacji jest bardzo dla tych konkretnych ludzi po prostu niebezpieczne, szkodliwe i jest źródłem cierpienia. Ja myślę, że ruch LGBT, podobnie jak cała polska lewica ostatnich 10-15 lat, ta tak zwana nowa lewica, zgrzeszył zaniechaniem w stosunku do ludzi prostych i biednych, którzy pozornie są podmiotem naszego zainteresowania czy dyskursu, ale nie mieli szans stać się głosem w ramach tego ruchu. No po prostu dla mnie taką najlepszą metaforą tego zaniechania, które naprawdę nie jest, znaczy ono jest zawinione, ale ono nie jest intencjonalne. To nie jest tak, że ja mówię, że my jesteśmy snobami i zawsze nimi byliśmy i naszym celem było reprezentowanie ludzi zamożnych. Nie było takiego zamiaru, ale tak się stało, tak się porobiło. Metaforą tego zjawiska są stroje ludzi, którzy wystąpili na plakatach akcji Skądinąd Fantastycznej akcji Niech Nas Zobaczą. To jest coś, na co zwrócił mi kiedyś uwagę Tomek Basiuk, który po prostu jest bardzo takim czujnym czytelnikiem wizualnych przekazów. Otóż wszyscy na tych zdjęciach mają na sobie dżinsy i są ubrani po wielkomiejsku. Czy tam są osoby, które pochodzą z głębokiej prowincji? Nie wiem, pewnie są. Ale na etapie, na którym pozowały do tych zdjęć, już nie są stamtąd. Innymi słowy, ta kampania skądinąd bardzo odważna i, no i potraktowana jako wroga przez polską prawicę, jednak reprezentowała bardzo szczególne środowisko, wielkomiejską klasę średnią. Tak? Ja uważam, że
jeżeli przyjmujemy do wiadomości, że orientacja seksualna jest równomiernie, nie jest efektem jakichś przemian kulturowych, tylko jest efektem pewnych zjawisk gdzieś na przecięciu kultury i biologii. Tak? To znaczy, że gejów i lesbijek jest mniej więcej tyle samo w małych wioskach, w miasteczkach i w wielkich miastach. To znaczy, że my powinniśmy, wy raczej, ja jednak nie jestem reprezentantką tego ruchu, tylko jego sojuszniczką, wy powinniście w równym stopniu starać się reprezentować gejów i lesbijki z tych środowisk małomiasteczkowych. I to powinno być sygnalizowane na każdym kroku. Tak? To znaczy nie jest tak, że tu chodzi o awans społeczny, wchodzenie do klasy średniej wielkomiejskiej pewnych ludzi, którzy skądinąd mają do tego potencjał, na przykład poszli na studia, prawda? Tylko chodzi o obronę przed homofobią, przed agresją, przed marginalizacją, przed przemocą ludzi, którzy mają inną tożsamość społeczną niż wy. I to w Polsce się jeszcze nie wydarzyło. I to nie jest wasza wina, bo jesteście skądinąd ruchem ludzi niesłychanie odważnych i nie ma was wcale tak dużo, ale trzeba mieć tego świadomość, że to ma wymiar klasowy. Innymi słowy, to zresztą jest wymiar klasowy, który jest uchwycony w różnych, może nie najlepszych dowcipach na ten temat. Nie wiem, czy znacie, na pewno znacie dowcipy na temat gejów i ciot. Tak? No to jest ten słynny dowcip, może powinnam go opowiedzieć. Tak? No przychodzi młody człowiek do ojca i mówi, tato, jestem gejem. A ten ojciec tak na niego patrzy i mówi, a dżinsy od Levisa masz? No nie mam. A studia skończone masz? No nie mam. A mieszkanie na Mokotowie masz? No nie mam. To jaki z ciebie gej, ty ciota jesteś. Tak? I to, znaczy ten dowcip krąży w różnych wersjach i on jest okrutny, ale to o to chodzi, tak? Że w Polsce awans do tego miejsca, w którym można się nie bać, jest jednocześnie awansem społecznym i kulturowym. I ja myślę, że to akurat wiem dość przypadkowy zbieg okoliczności sprawił, że ja to wiem o Warszawie, że istnieją dwa w dużej mierze nieznające się środowiska lesbijskie. Rozmawiałam kiedyś z amerykańską lesbijką z Teksasu, która przyjechała do Warszawy rozmawiać z lesbijkami. Ona już była, jak ze mną rozmawiała w Warszawie od 2 tygodni. Ja się jej pytam, a byłaś w Bastylii? Ona mówi, nie, a co to jest Bastylia? A rozmawiałaś z redaktorkami i redaktorami Repliki? Nie, nie wiem, co to jest. No to gdzie ty jesteś? Ona mówi, no w Łomiankach jestem. I ja zgłupiałam w pierwszej chwili. Ona powiedziała, że ona zna kilka par lesbijskich, które w różnych podwarszawskich miejscowościach prowadzą warsztaty samochodowe. No ja zbaraniałam, ja tych ludzi nie znam. Nie mam pojęcia, o kim ona mówi. Ale ona nie miała pojęcia, o kim ja mówię, kiedy mówię o placu Zbawiciela, tak? Który w mniemaniu mojego środowiska jest głównym ośrodkiem wyzwolenia mniejszości seksualnych w Polsce. To są dwa obiegi, to są zupełnie inni ludzie. I co więcej, ona mi dała do zrozumienia, że ja jestem snobką i że amerykański ruch lesbijek, który ona budowała w latach 70., na coś takiego by sobie nie pozwolił. Tak, jak brak znajomości, brak kontaktów, brak świadomego budowania aliansu. No ja sobie pomyślałam, że pewnie to działa też w drugą stronę. To znaczy te twarde kobitki, z którymi ona ma do czynienia, prawdopodobnie uważają tych inteligencików z Placu Zbawiciela za jakąś w ogóle... No kogoś, kim one się nie chcą zadawać, mówiąc najprościej. Ze względów, o których ja nawet mogę nie mieć pojęcia. Polska jest społeczeństwem klasowym. Nawet bym powiedziała, że jest społeczeństwem kastowym. Ruch LGBT nie może być ograniczony do jednej kasty. Po prostu dlatego, że mniejszości seksualne są rozsiane równomiernie po wszystkich kastach. I to jest etap, moim zdaniem, który jest jeszcze przed wami. Łączenie tych środowisk, próba budowania wspólnej platformy. Tak to widzę. Ja w paradach równości uczestniczyłam w większości. Niektóre, przyznaję, trochę jak typowy polski lemming, wybrałam wyprawę za miasto, ale to już było na etapie, kiedy było was dużo. Uważam, że te parady są pewnym takim zjawiskiem historycznym, wielkim osiągnięciem, ale jednocześnie trzeba mieć świadomość, że to jest reprezentacja pewnego ograniczonego środowiska, pewnej części tego ruchu. Parady równości wpisują się w ten schemat, w ramach którego tolerancja jest częścią akcesu Polski do Unii Europejskiej. Przełomem i takim momentem wprowadzającym parady do mainstreamu politycznego polskiego były lata 2004-2005, kiedy wtedy panujący w Warszawie prezydent
Lech Kaczyński, późniejszy prezydent RP, zakazywał parad w imię porządku publicznego i przyzwoitości, de facto w imię pewnej wizji polskiego nacjonalizmu, który już dzisiaj mamy rozpoznany. Wtedy, ja o tym piszę w Rykoszetem, na tych paradach i rozmaitych pikietach towarzyszących zakazom zaczęli się pojawiać ludzie z tak zwanego styropianu, to znaczy ludzie, którzy utożsamiali się nie tyle z prawami gejów i lesbijek, co z obroną Polski przed nacjonalistyczną nawałnicą. Tak? Czyli to jest cała ta historia, to jest historia upolitycznienia praw LGBT w kontekście sporu między nowoczesną, liberalną lewicą w Polsce, a nawet taką powiedzmy liberalnym środkiem postuniowolnościowym z jednej strony, a z drugiej strony pisowsko-LPR-owsko-ZHN-owską prawicą. I wyście się stali z jednej strony beneficjentem tego sporu, to znaczy dzięki temu, że byliście w jego środku, przyłączyli się do was ludzie przyzwoici, którzy skądinąd mają, umówmy się, w głębokim poważaniu wolność seksualną, bo to w ogóle nie jest ich temat, tak? Ale można na to spojrzeć inaczej, trochę bardziej sceptycznie. Staliście się zakładnikiem tego sporu. Znaczy, ten mechanizm spowodował, że na przykład osoba o orientacji homoseksualnej i konserwatywnych poglądach na temat polskości nie ma żadnego miejsca na waszej paradzie. Bo wasze parady są euroentuzjastyczne. Są próbą wpisania Polski w pewną wizję postępu, którą francuscy analitycy tej historii nazywają seksualną demokracją i seksualną nowoczesnością. Tak? Nie ma miejsca na bardziej zróżnicowane poglądy. To jest pewna konstatacja, to nie jest krytyka. Ja nie wiem, czy mogło się wydarzyć inaczej, ale na pewno jest tak, że pewna grupa ludzi o orientacji homoseksualnej nie ma jak się zidentyfikować z paradami. I to nie tylko chodzi o to, że oni sobie cenią swoje ukrycie. Bo jest takie, znaczy ja spotkałam się z takim stanowiskiem wśród organizatorów parad, że jak ktoś nie chce iść na paradę, to najwyraźniej nie chce wyjść z szafy, nic tu po nim i nie mamy właściwie mu nic do zaoferowania. Ale moim zdaniem to nie tylko o to chodzi. Ja znam, czy słyszałam takie głosy ludzi, którzy są wyautowani w swoich środowiskach, są wyautowani jakby inaczej. To znaczy, można sobie wyobrazić kogoś, kto jest gejem czy lesbijką, a jednocześnie konserwatystą w Polsce. I jest coś takiego jak konserwatywna akceptacja dla mniejszości seksualnych. Ona się odbywa na innych prawach. Znaczy, pod warunkiem, że nie będziesz lewakiem. To jest, ja nie wiem, to jest ta analogia z Żydami, która mi ciągle chodzi po głowie. Ona jest, ja argumentowałam przeciwko niej jako pewnemu nadużyciu, ale też ona ma swoją moc. I powiem tak, nie wszyscy polscy Żydzi są lewicowcami. I są takie postacie, które ostentacyjnie opowiadają swojej tożsamości żydowskiej, jednocześnie są polskimi nacjonalistami, no może nie nacjonalistami, ale prawicowcami. Bronisław Wittstein jest tego sztandarowym przykładem, tak? Czyli to nie jest tak, że polska prawica jest do głębi, do szpiku kości antysemicka. Jest miejsce w akceptacji dla Żyda po prawicy, a nawet jest zapotrzebowanie na tego Żyda, tak? Pod warunkiem, że się będzie w specyficzny sposób zachowywał. To samo dotyczy moim zdaniem gejów. Nie mam tutaj gotowego przykładu, ale mam taki z pogranicza popkultury i takiego właśnie wariactwa popkulturowego. No, ostatnio była taka afera, że jakiś gej wyprodukował skrajnie nacjonalistyczny taką fałszywkę dotyczącą autobusu pełnego rzekomych uchodźców, który rzekomo gdzieś tam w Alpach zaatakował ludność miejscową. Tak? To był jakiś polski gej przewodnik wycieczek. To było wszystko jedno wielkie kłamstwo. Ale to kłamstwo obiegło cały internet między innymi dlatego, że to był gej. To znaczy, że facet, który to wyprodukował, ten nacjonalistyczny dyskurs, jednocześnie twierdził, że jest gejem. Ja tego nie pochwalam. Ja to pokazuję jako przykład, że prawica też potrzebuje mieć swoich gejów. I oni tam funkcjonują trochę na wariackich papierach. Pytanie, czy jest jakakolwiek przestrzeń do komunikacji między wami? Czy wy jesteście całkowicie poddani tej polaryzacji polskiej sceny politycznej, czy też macie jakąś wspólną tożsamość jako przedstawiciele mniejszości seksualnej, która walczy o swoje prawa? Ja tego nie wiem. Wydaje mi się, że w Polsce to jest niemożliwe, ale zwracam uwagę na to, że w takich miejscach jak Stany Zjednoczone czy Izrael to nastąpiło. Tak? Znaczy w imię tego nadrzędnego celu, jakim była legalizacja małżeństw homoseksualnych,
połączyły się środowiska, które skądinąd w ogóle ze sobą nie rozmawiają, uważają się za plugawe wręcz. Tak? Także wydaje mi się, że niestety polski ruch LGBT zawdzięcza swoją widzialność, swoją dynamikę temu, że całkowicie się wpisał w polaryzację polskiej sceny politycznej, która tylko pozornie dotyczy tej sprawy. Tak naprawdę to jest polaryzacja dotycząca stosunku do historii, stosunku do Unii Europejskiej, stosunku do narodu. Jesteście zakładnikami polskich wojen tożsamościowych. I to ma swoje wady i zalety. Należy się temu przyglądać z pewnego jednak dystansu, tak to widzę. Polscy geje i lesbijki stali się zakładnikami w okresie pierwszych rządów PiS sprawy narodowej, czyli konfliktu, który między różnymi środowiskami w Polsce toczy się w kwestii roli, miejsca Polski w Unii Europejskiej, polskiej historii, historii miejsca, roli Polaków w historii zagłady, tych wszystkich spraw, które dotyczą krwi, narodu i historii. Będąc tym zakładnikiem, to środowisko jednocześnie czerpało pewne profity z tego upolitycznienia swojej sprawy. Ta sprawa zyskała widzialność. Ludzie, którzy walczą czy popierają sprawę LGBT, w Polsce na przykład nosili takie znaczki z przekreśloną kaczką albo hasło kaczka nam naczka. To było bardzo zabawne, ale było też symptomem pewnego szerszego zjawiska. Bycie, pojawienie się w tamtym okresie, lata 2006-2007 czy 2005, kiedy był zakaz, na paradzie LGBT, nie oznaczało wcale poparcia dla sprawy LGBT, oznaczało, że ktoś nie lubi PiSu. I trzeba mieć świadomość, że to nie są do końca prawdziwi nasi sojusznicy, tylko to są nasi sojusznicy sytuacyjni. I też trzeba mieć świadomość, że ten rodzaj układanki politycznej uniemożliwia akces do ruchu LGBT ludziom, którzy skądinąd mają na przykład narodowe poglądy. Nie wiem, czy nam na nich zależy, być może nie. Ale trzeba mieć świadomość, że jest gdzieś w Polsce taki gej, taka lesbijka, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy takich ludzi, którzy skądinąd popierają PiS, bo uważają, że nie wiem, Gross jest potworem, Graf jest też jakąś straszną Żydówą, albo że Polska nigdy nie powinna była się przyłączyć do Unii Europejskiej. Pytanie, czy oni są w jakikolwiek sposób przedmiotem zainteresowania tego ruchu? Być może nie. Trzeba mieć świadomość, że ten ruch się upolitycznił na warunkach, które nie mają nic wspólnego z prawami mniejszości seksualnych. On został zakładnikiem, ruch LGBT w Polsce jest zakładnikiem sporu o naród, o tożsamość, o patriotyzm. Prawa gejów i lesbijek występują w Polsce w ramach pakietu europeizacji. Jeżeli ktoś jest eurosceptyczny i uważa, że podmiotowość Polski jako suwerennego kraju jest zagrożona przez Unię Europejską, a tak uważa znaczna część Polaków. Ostatnio uczyłam mojego synka hymnu jego szkoły, gdzie jest powiedziane, że Warszawie zagraża roztopienie w Unii Europejskiej, nasz drogi patronie, zapobiec, że temu. To jest pewien taki groteskowy wytwór typowej polskiej mentalności, tak? Czyli wśród Polaków jest odruchowe przekonanie, że Unia Europejska jest dla nas zagrożeniem. I teraz moim zdaniem przypadkiem, ale można się oczywiście z tym spierać, ale moim zdaniem jest pewnym zbiegiem okoliczności, wcale niekoniecznym, że prawa osób LGBT przyszły do nas w tym pakiecie, tak? Ale można sobie wyobrazić ruch LGBT, który będzie polski, który będzie promował prawo polskich gejek i lesbijek do polskich ślubów i do polskich, do zakładania polskich tradycyjnych rodzin. Tak? To brzmi groteskowo, bo tego w ogóle nigdy nie było, ale warto sobie uświadomić, że ten rodzaj argumentacji wygrał w Stanach, w Izraelu i tak dalej. No po prostu nie jest wcale nieuniknione to zlepienie praw LGBT z dyskursem unijnym. Można to było inaczej rozgrywać. W każdym razie trochę uniknąć skrajnej polaryzacji wokół Unii Europejskiej. I ja uważam, że błędem na przykład było, tu jestem, to co powiem teraz jest bardzo kontrowersyjne, na pewno ktoś mnie za to skrzyczy, ale naprawdę tak uważam, prześledziłam dość dokładnie te spory. W okresie rządów PiS środowisko działaczy LGBT
postawiło na rezolucję Parlamentu Europejskiego. Innymi słowy, jedną z głównych strategii było pisanie raportów kierowanych do Parlamentu Europejskiego i pilnowanie, żeby Parlament Europejski następnie wystosował rezolucje, monity rozmaite. Tam było kilka takich dokumentów, które były oceniająco piętnujące wobec Polski. No to dało taki efekt, że jest w historii Unii Europejskiej taki powiedzmy zapis, że Polska była krajem skrajnie homofobicznym, Unia Europejska alarmowała na ten temat. Moim zdaniem na dłuższą metę to był fatalny błąd, bo to utrwaliło w przekonaniu większości polskiego społeczeństwa, wyobraźni większości polskiego społeczeństwa taki schemat, że geje to są ci, którzy skarżą się na Polskę do Unii Europejskiej. Tego nie należało robić, po prostu. Trzeba to było inaczej rozgrywać. Trzeba było raczej pokazywać, że radzimy sobie tutaj właśnie machając polskimi flagami. To są procesy długiego trwania. W Polsce w latach 2005-2006-2007 lęk przed tym, że Unia Europejska nas upokorzy, był bardzo silny. Oczywiście ja go nie podzielam, ja byłam wielką euroentuzjastką od początku. Dla mnie moment wejścia Polski do Unii Europejskiej był wielkim świętem. Ale ja jestem polską Żydówką wychowaną w Stanach Zjednoczonych i od 20 lat czytającą genderową i queerową literaturę produkowaną na Zachodzie. Ja jestem w jakiejś maleńkiej niszy. Dla ogromnej większości Polaków wejście do Unii było doświadczeniem bardzo ambiwalentnym i budzącym rozmaite lęki. Należało akcentować wspaniałość tego, że jesteśmy w Unii, a nie chodzić do Unii na skargę. Ja nie jestem tutaj jakąś osobą, która od początku wiedziała, że to źle. Ja w tym uczestniczyłam. Zresztą list 100 kobiet do Parlamentu Europejskiego był częścią tego procesu. Warto, żebyśmy temu procesowi się przyjrzeli teraz z pewnym dystansem, zwłaszcza wiedząc, co się wydarzyło w międzyczasie w tych innych krajach, gdzie udało się środowiskom LGBT zmontować te dziwaczne z polskiej perspektywy koalicje z konserwatystami. Tak? Znaczy, równość to hasło, które najlepiej działa, nawet jeżeli ono jest dziwaczne z naszej perspektywy, ale najlepiej działa hasło, które mówi małżeństwa osób o tej samej płci utrwalają, umacniają instytucje małżeństwa, która skądinąd jest ukochaną naszą instytucją. Tak? Jako radykalna feministka nie podzielam. Jako rzeczniczka praw LGBT uważam, że to jest świetna strategia i należy w tym kierunku iść. Tak jak należy mówić, równość jest wartością rodzinną. To jest prawda. Tam, gdzie jest najwięcej rozwiązań równościowych, rodzi się najwięcej dzieci. Również dodałabym w rodzinach LGBT. Przykładem Izrael, w którym jest boom demograficzny w rodzinach jednopłciowych. To jest pewien wybór strategiczny. Albo chcemy poszerzać pole dyskursu tak, żeby doprowadzić do poszerzenia praw obywatelskich gejów i lesbijek, albo godzimy się na podporządkowanie sprawy LGBT logice politycznej polaryzacji i wtedy niestety w polskich warunkach giniemy na tej barykadzie, bo w Polsce większościowy dyskurs jest dyskursem prawicowym. Moim zdaniem środowiska LGBT mają inne opcje. Wy nie jesteście reprezentantem ludzi o lewicowych poglądach i tożsamości seksualnej mniejszościowej. Nie. Wy jesteście reprezentacją ludzi o orientacji seksualnej mniejszościowej i bardzo różnych poglądach. I warto, żebyście starali się reprezentować szerszą grupę, a nie wpisywać w ten zastany układ. Myślę, że polska historia ostatniego dziesięciolecia, to znaczy od wejścia Polski do Unii do niestety chyba zwycięstwa PiS-u w 2015 roku, będzie historią wzmożenia nacjonalistycznego i nasilającej się polaryzacji politycznej, w jakimś stopniu też kulturowej. Po jednej stronie mamy ludzi myślących w kategoriach narodowych, katolickich, nawet jeżeli niewierzących, to przekonanych, że Kościół katolicki jest reprezentantem narodu, jedynym w pełni prawomocnym reprezentantem narodu, cała reszta jest płynna, Kościół jest ostoją polskości. Po drugiej stronie mamy ludzi
którzy uważają, że wejście Polski do Unii było wielką szansą, czy jest, pozostaje wielką szansą na pluralizację polskiego społeczeństwa, na modernizację, również obyczajową, że Kościół katolicki powinien odejść z polityki i stać się wyłącznie reprezentantem no, pewnego typu religijności. Ta polaryzacja się nasila, również dlatego, że doszło w tych latach do tabloidyzacji polskich mediów. To jest zjawisko bardzo niepokojące, związane z rozwojem rynku medialnego, z tym, że Polacy nie czytają, że edukacja właściwie została położona, również edukacja medialna. Właściwie wszystkie programy telewizyjne, ogromna część radiowych są podporządkowane logice awantury. Ja przestałam chodzić do telewizji w którymś momencie, ponieważ jak się pytałam o to, kto będzie moim rozmówcą, to się okazywało, że to ma być albo Korwin-Mikke, potem to się zmieniło w Terlikowskiego, potem proponowano mi dyskusję z księdzem Oko. To są wszystko ludzie, którym ja nie jestem w stanie nawet ręki podać, bo oni są, nie są moimi przeciwnikami politycznymi. Oni są przeciwnikami politycznymi tego, co ja rozumiem jako demokrację liberalną. Tak? Oni wypisują się w ogóle z systemu myślenia o prawach człowieka, tak jak ja je rozumiem. I to, że myślenie liberalno-lewicowe jest przeciwstawiane przez media myśleniu skrajnie prawicowemu, nie wynika z tego, że Polska jest krajem, w którym taki podział istnieje w społeczeństwie, tylko wynika to stąd, że media chcą, żeby była naparzanka. Media chcą, żeby Grafna wrzeszczała na Terlikowskiego, Terlikowski wymyślał Graf od morderczyni nienarodzonych dzieci i wtedy będzie wesoło, podniosą się słupki. Tak? To jest mechanizm niesłychanie destrukcyjny dla demokracji, dla edukacji demokratycznej Polaków. To się stało bez naszego wpływu. Bez naszego wpływu stało się też to, że polska prasa jest właściwie całkowicie podzielona. To znaczy są ludzie, którzy czytają politykę i są ludzie, którzy czytają do rzeczy i w sieci. I tam nawet nie znam tytułów niektórych tych czasopism, no bo to jest ta druga strona. Tak? Dość długo wydawało się, że mainstreamem są czasopisma lewicowo-liberalne, takie jak Newsweek, Polityka Wprost, potem Wprost trochę zwariowało, Newsweek na chwilę skręcił w prawo, Polityka trzyma się tam, gdzie jest, ale to wszystko razem okazało się być w najlepszym wypadku równoważne społecznie z tą wzrastającą prawicową stroną dyskursu medialnego. Obecnie do najbardziej czytanych tygodników należą właśnie te w sieci do rzeczy. Ja nie znam liczb, ale one są porównywalne. To już nie jest nisza, tak jak się wydawało 5 lat temu. Więc mamy całkowicie spolaryzowaną scenę medialną, tak jak całkowicie spolaryzowaną scenę polityczną. Są próby przełamania tego, ale one są właściwie skazane na niepowodzenie, bo to, co się sprzedaje, to jest nawalanka. I teraz gej, i mówię świadomie gej, bo lesbijka właściwie w tej rozgrywce nie uczestniczy. Ten fantazmatyczny polski gej jest jednoznacznie wpisany w lewicową, antypatriotyczną, proeuropejską stronę tej awantury. Polska awantura ma obsadzonego geja, feministkę, lewicowca, Żyda po jednej stronie. Otóż feministka, no cóż, jest to pewien zestaw poglądów jednoznacznie przeciwstawiających się na przykład kościelnemu albo konserwatywnemu na temat kobiet. Żyd ma w Polsce przechlapane z przyczyn historycznych, chociaż zdarzają się Żydzi po tej drugiej stronie. Z gejem, zwłaszcza w towarzystwie lesbijki, bywa różnie. To znaczy w różnych społeczeństwach zdarzyło się, że gej był po obu stronach tej debaty. Wtedy to środowisko wygrywa. Tak? To znaczy, kiedy mamy sojusz między gejem lewicowym i gejem prawicowym, w tej jednej słusznej sprawie, jakiej jest po prostu zrównanie praw obywatelskich mniejszości z większościami. W Polsce to nie nastąpiło. W Polsce gej jest jednoznacznie po tej lewej stronie razem z feministką, Żydem, euroentuzjastą. No i właśnie, co ciekawe, lesbijki tam nie ma, dlatego że mediom, tym polaryzującym dyskurs mediom jest potrzebny gej. I to można się zastanawiać, o co tu chodzi z tym gejem i dlaczego gej, ale to jest pewnie na inną rozmowę.
Epizod z Legierskim wydaje mi się bardzo interesujący, a jednocześnie był dla mnie rozczarowaniem, ale z innych przyczyn niż dla większości mojego środowiska. Kiedy Legierski oświadczył, że głosuje na PiS, wzbudziło to wielki niepokój i oburzenie środowiska, dla którego głosowanie na PiS jest straszliwą zdradą naszej jedynie słusznej sprawy, która jest sprawą w oczywisty sposób lewicową. Ja sobie pomyślałam, za chwilę będzie opowieść o tym, że głosuję na PiS, ponieważ sprawy gejów i lesbijek są sprawą konserwatywną i chodzi o wartości rodzinne. Byłby to oczywiście happening w warunkach polskich, ale byłby to zabawny happening, byłaby to ciekawa prowokacja. Ale problem polega na tym, że Legierski powiedział to nie dlatego, że wpisuje się w dyskurs konserwatywny i chce wpisać prawa gejów i lesbijek w dyskurs wartości rodzinnych, tylko dlatego, że uważa, że to by była słuszna kara dla Tuska i Platformy Obywatelskiej za niezajmowanie się tą tematyką. To jest, on się wpisał w logikę, którą skądinąd, w którymś momencie wpisała się chyba Kinga Dunin, kiedy powiedziała, że właściwie równie dobrze można głosować na Kaczyńskiego, bo im gorzej, tym lepiej. Tak? Ja nie podzielam takiego stanowiska, że im gorzej, tym lepiej. Natomiast byłabym zaciekawiona skutkiem próby przełożenia praw LGBT na język wartości rodzin. Myślę, że to by było, to pewnie by się nie udało, ale byłby to ciekawy eksperyment. Natomiast Legierski niestety przegrał, ponieważ on od początku się wpisywał w tą polaryzację, która w Polsce istnieje. On ani przez moment nie wyobraził sobie siebie poza tą polaryzacją. Tak? I to jest smutne. No, w Polsce ta polaryzacja być może jest silniejsza niż gdziekolwiek indziej. Właśnie z przyczyn historycznych, z przyczyn może też osobowościowych. Te osobowości przywódców prawicy są rzeczywiście niesłychanie silne i malownicze. No, ja nie widzę kogoś takiego jak Kaczyński albo ojciec Rydzyk właściwie w żadnym innym europejskim kraju. To są niebywałe osobowości. I rzeczywiście przy tej polaryzacji trudno jest manipulować tym dyskursem. Ale Legierski jest w ogóle ciekawą postacią, bo on nie dość, że gej, nie dość, że prowokator, nie dość, że lewicowiec, no to jeszcze czarny. Więc ja bardzo go sobie cenię jako taką po prostu malowniczą postać. Skądinąd po prostu uroczy facet, którego bardzo lubię słuchać i zawsze ma świeże rzeczy do powiedzenia na temat tego, co się w Polsce dzieje. Może właśnie z racji tego, że jest przedmiotem rozmaitego typu uprzedzeń. Ma bardzo takie rozbudowane poczucie humoru i bardzo dużo odwagi. On jest właśnie niesztampowy, więc to ja zawsze właściwie sprzyjam wszystkim jego prowokacjom, ale ta moim zdaniem była nieudana, ponieważ ona nie wychodziła poza polaryzację. Puśćmy wodze fantazji. Papież Franciszek, bo oczywiście chodzi tu głównie o Kościół katolicki, to jest główny aktor w tej kwestii. Papież Franciszek zmienia stosunek do gejów i lesbijek na tyle, żeby uznać, że nie jest to grzech. Następny papież ogłasza to, co już ogłosili konserwatyści w różnych innych kontekstach, protestancki głównie, ale można sobie wyobrazić, że katolicyzm też to przejmuje i wprowadza śluby gejowskie i lesbijskie do kanonu katolickiego. Polska natychmiast podchwytuje to, ponieważ Polska od strony obyczajowej jest po prostu wykonawcą decyzji Watykanu. Szczerze mówiąc, to jest oczywiście żart, bo nie sądzę, żeby Kościół katolicki w najbliższym dwustuleciu takiej wolty dokonał, ale obawiam się, że jest to jedyna szansa. Znaczy myślę, że polska polityka od kilkuset lat w różnych swoich wymiarach jest zakładnikiem światopoglądu katolickiego i tak niestety pozostanie. To, co się zmieni i to będzie miało ogromne znaczenie dla praktycznego rozwoju wypadków po prostu w życiu gejów i lesbijek polskich, to, co się zmieni, to jest mentalność. Myślę też, że może nastąpić zmiana prawa europejskiego w takim kierunku, żeby Polska została przymuszona do respektowania związków partnerskich i małżeństw zawieranych w innych krajach. Ale to są skutki prawne. A ja jednak, może dlatego, że jestem amerykanistką i śledzę rozwój wypadków tam, uważam, że małżeństwo ma również wymiar symboliczny. I to nie jest wszystko jedno, czy
czy będzie Polska respektować śluby zawierane w Holandii, Francji czy Irlandii, czy będzie ich udzielać. Ja bym chciała żyć w kraju, który tych ślubów udziela, udziela ich z pompą, z szacunkiem, z kwiatami. No, o krzyżach na razie nie marzę, ale niech to chociaż będą te śluby na tych statkach czy na tych łąkach, gdzie teraz można się żenić. Ja myślę, że małżeństwo to jest fajna instytucja, mówię to jako feministka konserwatystka, która ma po prostu wymiar symboliczny, emocjonalny. I chciałoby się te śluby zawierać w swojej kulturze i w zgodzie z nią. A więc obawiam się, że politycznie to jest niemożliwe z powodu oporu Kościoła katolickiego, natomiast kulturowo to się staje coraz bardziej możliwe. Dla mnie najbardziej takim budzącym nadzieję, rozwinięciem tej sytuacji w ostatnich latach jest aktywizm rodziców ludzi LGBT. Jest takie stowarzyszenie, ono się chyba nazywa Akceptacja, oni wydali książkę. Są występujące publicznie matki i ojcowie gejów i lesbijek. To są ludzie z pokolenia starszego niż moje, trochę młodszego niż moi rodzice, dla których akceptacja tego, że ich dzieci są gejami, lesbijkami, była wielkim życiowym przełomem. W ich opowieściach jest pewien autentyzm, pewne cierpienie i takie autentyczne przeżycie, pozytywne przeżycie akceptacji wobec własnego dziecka, które trafia do wyobraźni tak zwanego przeciętnego Polaka. Ja myślę, że to jest ten przełom, który nastąpi w życiu, w psychice wielu Polaków, również tych, którzy nie mają geja czy lesbijki w swojej rodzinie, ale na przykład ich dziecko przyjaźni się z gejem czy lesbijką. Polacy są, to jest społeczeństwo, w którym przyjaźń i miłość naprawdę dużo znaczą. I wobec dzieci, i wobec sąsiadów, i wobec... Ja bardzo liczę na tą polską życzliwość i na to, że nie damy się tej nienawiści. Po prostu będziemy uporczywie się trzymać tego, że to jest kraj ludzi życzliwych, gościnnych, no i właśnie fajnych, tak?